Drożdże kruszymy do szklanki, posypujemy cukrem, zalewamy ciepłym, lecz nie gorącym mlekiem i pozostawiamy do chwili, aż wypłyną na powierzchnię. Do miski przesiewamy mąkę i dodajemy resztę suchych składników. Wlewamy drożdże razem z mlekiem, alkohol, żółtka, stopniowo roztopione masło i wyrabiamy. Jak ciasto zrobi się lśniące i lekko klejące, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 1,5 godziny do wyrośnięcia. Przekładamy na podsypaną mąką stolnicę, krótko wyrabiamy, dzielimy na pół, rozwałkowujemy na placek grubości 1 cm, wycinamy w nim kółka o średnicy około 10 cm, następnie na ich środku mniejsze, około 2 cm. Ponownie odstawiamy do wyrośnięcia na około 30 minut. Smażymy na rozgrzanym tłuszczu po około 4 minuty z każdej strony. Osączamy na ręczniku papierowym i posypujemy cukrem pudrem. I gotowe! Smacznego!